Chciałbym Państwu zaprezentować moją książkę Pejzaż rudymentarny Kutno. Tytuł jest taki podwójny, ponieważ sam pejzaż rudymentarny jest projektem zaplanowanym na troszeczkę większe działania, obejmujące również inne miasta. Cała historia dotyczy tego, jak powstają miejsca, w których mieszkamy, co ma wpływ na to, jak one wyglądają, jak je odbieramy na co dzień. Ponieważ jest to dość złożona struktura, miasto to jest złożona struktura, dlatego też w projekcie mają być używane materiały i z dziedziny architektury, urbanistyki, ale także socjologii, no i oczywiście artystyczna wrażliwość, która ma być takim głównym sosem, powiedzmy, w którym to wszystko ma być wymieszane, aby było w miarę łatwo przyswajalnym materiałem do przemyśleń, do budowania własnej postawy wobec miejsca, w którym się żyje. Rudymenta to są takie zjawiska, które są pozostałością, a jednocześnie prapoczątkiem danej rzeczy. Książka na zewnątrz prezentuje się w ten sposób. Ma taką bardzo powściągliwą, ale też efektowną okładkę dzięki pracy Pauliny Andryszcza, która zadbała o edytorską stronę tej pracy. Wypełniona jest całym mnóstwem ilustracji, które zapewne będą mogli sobie Państwo obejrzeć. Ponieważ pejzaż rudymentarny nie był tylko pomysłem na książkę. W zasadzie zaczęło się od pomysłu na cykl malarski, cykl prac plastycznych. I dopiero jakby poznawanie tematyki miejskiej, wgryzanie się w zagadnienia urbanistyczne, socjologiczne spowodowało rozwinięcie tego pomysłu do formy takiej książki. Mam nadzieję, później być może powstanie z tego jakiś większy projekt, taki artystyczno-badawczy, który będzie wspomagał też na przykład rady miejskie czy rady gminne w zarządzaniu własną przestrzenią. Dodam jeszcze, że wydawcą książki jest Stowarzyszenie Środek i że książka została zrealizowana w ramach zadania publicznego wspieranego przez prezydenta miasta Kutno. Jak widać w spisie treści zawiera kilka działów. Jest tutaj wprowadzenie na temat tego, co to w ogóle jest pejzaż rudymentarny. Jest rozdział poświęcony lokalnym zarysom, czyli jak rudymentarność wygląda w Kutnie. Mamy rys historyczny, jak rozbudowywała się struktura urbanistyczna Kutna. Są też takie dodatkowe materiały zamówione przeze mnie u autorów zewnętrznych. To jest tekst Roberta Brzęckiego, Pchlitarki jako strategia oporu i afirmacja przeszłości. Dotyczy naszego popularnego bazaru, szrotu, różnie ludzie na to w Kutnie mówią. Oraz tekst Henryka Kusia, Miejskie rudymenty Tomka Krzyżewskiego, który traktuje o temacie rudymentów w sposób taki bardziej artystyczny. Odnosi się do samych prac plastycznych. Część napisana przez pana Brzęckiego zilustrowana jest cyklem moich fotografii zatytułowanym Mały Bagdad. To są zdjęcia z kutnowskiego bazaru. Praktycznie bez żadnych fotomontaży to są rzeczywiście fragmenty tej bardzo dziwnej rzeczywistości, którą możemy zastać tam na miejscu. No ale to polecam wziąć książkę do ręki i obejrzeć zdjęcia z bliska. Mam też taki cykl, który nazwałem plansze poglądowe. To są fragmenty Kutna, które są tak odpowiednio plastycznie potraktowane, że sprawiają wrażenie troszeczkę niecodziennej wizji tego miasta. Na spotkaniu autorskim, promocyjnym miałem nawet takie pytania, czy to są fotomontaże, czy to są z różnych punktów robione zdjęcia i łączone. Otóż nie, to są prace wykonywane na widoku rzeczywistym. Tyle, że po prostu z wykorzystaniem form geometrycznych, pracy na kolorze, na ostrości zdjęcia, no jak widać udało się wzmocnić pewne efekty pejzażu miejskiego, o czym świadczyły właśnie te pytania. Spotkanie promocyjne pejzażu rudymentarnego miało miejsce w miniony piątek w Domu Kultury. Poza prezentacją książki i poza wypowiedziami recenzentów można było również oglądać część obrazów, część prac plastycznych, które stworzyłem przy tej okazji. Końcówka książki poświęcona jest reprodukcjom obrazów, takich przestrzennych obiektów malarskich,
które powstały na bazie właśnie spacerów po Kutnie, dokumentacji fotograficznej, przemyśleń. Jest to 6 obrazów. Wszystkie przedstawiają zapewne mniej znane fragmenty Kutna, ale mam nadzieję, że są na tyle charakterystyczne dla miasta, że mieszkańcy łatwo je rozpoznają, a ludzie spoza Kutna będą mogli po prostu zastanawiać się nad samą formą plastyczną i przenosić to być może na swoje miejscowości, tam gdzie oni żyją, gdzie mogą obserwować te same zjawiska, tylko w nieco innym pejzażu.